Małżeńskie stosunki marynarzy byłyby tematem bardzo interesującym. Mógłbym wam zacytować różne przykłady. Ale tu nie miejsce ani czas na to. Zajmujemy się Jimem, który nie był żonaty. Przeczulone jego sumienie, duma, owe cudaczne zjawy i surowe widma zgubni towarzysze jego młodości. Wszystko to nie pozwalało mu uciec od szafotu. Mnie zaś, którego oczywiście nie można podejrzewać o obcowanie z taką jak Jim kompanią, ciągnęło nieodparcie, aby ujrzeć jego toczącą się głowę. Poszedłem więc w stronę sądu. Nie cieszyłem się nadzieją, że doznam wstrząsających wrażeń, że będę szczególnie zbudowany, przejęty lub nawet przestraszony, albowiem porządny strach od czasu do czasu jest zbawienną tresurą dla tych, co mają jeszcze trochę życia przed sobą. Ale nie spodziewałem się także, iż mnie to tak okropnie przygnębi. Gorycz jego kary polegała na chłodnej, pospolitej atmosferze. Istotą przestępstwa jest nadużycie ludzkiego zaufania, i z tego punktu widzenia Jim był niebyle jakim przestępcą, ale jego egzekucja okazała się czymś po prostu nędznym. Nie było tam wysokiego rusztowania, ani szkarłatnego sukna. Czy mieli szkarłatne sukno na Tower Hill? Powinni byli je mieć. Ani też przejętego grozą tłumu, który by się przeraził jego winy i przejął do les jego losem. Kara, która spadła na Jim'a, nie wyglądała na ponure zadośćuczynienie. Natomiast gdy szedłem do sądu, błyszczało słońce zbyt olśniewające i namiętne, aby koić i uspokajać. Ulice pełne były różnokolorowych plam, jak w zepsutym kalejdoskopie. Żółtych, zielonych, błękitnych, oślepiająco białych. Tu brunatna nagość odkrytego ramienia, tam wóz o czerwonym baldachimie zaprzężony w bawoły, lub ciemnogłowy oddział krajowej piechoty w zakurzonych butach maszerujący brunatną kolumną. Policjant krajowiec w ciemnym, ciasnym mundurze, przepasany skórzanym pasem, spojrzał na mnie żałosnymi wschodnimi oczami. Na dziedzińcu przed sądem siedzieli w cieniu samotnego drzewa wieśniacy, wplątani w sprawę o pobicie. Tworzyli malowniczą grupę, podobną kubek w kubek do chromolitografii, przedstawiającej obozowisko z książki o podróży na wschód. Sąd miał odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, czy statek był pod każdym względem odpowiednio wyekwipowany i gotów do podróży? Sąd uznał, że nie. Następne pytanie, o ile pamiętam, brzmiało, czy aż do chwili wypadku otaczano statek należytą marnarską opieką? Odpowiedzieli na to tak, Bóg raczy wiedzieć dlaczego. A potem oświadczyli, że niczyje świadectwo nie ustaliło właściwej przyczyny rozbicia, może patna natknęła się na pływające szczątki jakiegoś statku? Pamiętam, że mniej więcej w tym samym czasie uznano za przepadły norweski bark z ładunkiem dziegciu. A był to właśnie ten rodzaj statku, który mógł się przewrócić wśród szkwalu i pływać potem dnem do góry przez całe miesiące, niby morski zły duch czyhający na okręty, aby je mordować w ciemności. Takie wędrujące trupy są dość pospolite na północnym Atlantyku, który bywa nawiedzany przez wszystkie morskie grozy, mgły. Góry lodowe, martwokręt o złych zamiarach i długie, ponure burze wpijające się w statek jak wampiry, póki nie wyssą z załogi wszystkich sił, odwagi i nawet nadziei. Także człowiek się czuje jak wyciśnięta cytryna. Ale tam, na tamtych morzach podobny wypadek był dość rzadki i wyglądał na zrządzenie złowrogiej opatrzności, na jakiś zupełnie bezcelowy, szatański kawał. Chyba, że miało to na celu zabicie trzeciego mechanika i sprowadzenie na czegoś gorszego od śmierci. Te myśli odciągnęły moją uwagę. Przez pewien czas głos sędziego dochodził mnie tylko jak pusty dźwięk, ale naraz ukształtował się w wyraźne słowa i przemówił z zupełnym lekceważeniem najprostszych obowiązków. Następne zdanie uszło mojej uwagi, a potem słuchałem znów. Opuszczając chwili niebezpieczeństwa powierzonych im ludzi oraz ich dobytek Ciągnął głos jednostajnie i zatrzymał się Para oczu pod białym czołem strzeliła mrocznym spojrzeniem z nadbrzegu arkusza Popatrzyłem szybko na Jima, jakbym się spodziewał, że zniknie Siedział zupełnie nieruchomo, ale był tam wciąż na swoim miejscu Jasnowłosy, różowy i niezmiernie uważny z tego powodu zaczął głos dobitnie. Jim wpatrywał się z rozchylonymi ustami w człowieka za biurkiem, chlonąc jego słowa. Rozległy się wśród ciszy niesione na fali powietrza wiejącego od pomkach, a mnie tak pochłonęło śledzenie wrażeń na twarzy Jima, że wpadały mi w ucho tylko strzępy urzędowego stylu. Sąd? Gustaw takie, takie Kapitan? Rodem z Niemiec? James takie-ataki? Oficer? Świadectwa skasowane. Zapadło milczenie. Sędzia wypuścił z rąk papier i oparwszy się bokiem o poręcz krzesła, zaczął rozmawiać swobodnie z Brailem. Ludzie ruszyli ku wyjściu, inni pchali się na salę, ja także poszedłem ku drzwiom. Przystanąłem na werandzie, gdy mi Jimmy mijał, kierując się ku bramie, chwyciłem go za ramię i zatrzymałem. Rzucił mi spojrzenie, które zmieszało mię. Jakbym był za jego los odpowiedzialny. popatrzył na mnie niby na wcielone zło życia. Już po wszystkim bąknąłem. Tak, odrzekł niewyraźnie. Ale teraz niech nikt wyszarpnął mi ramię. Popatrzyłem za nim, gdy odchodził. Ulica była długa, i przez pewien czas nie traciłem go z oczu. Shetł raczej pomału, rozstawiając nogi dosyć szeroko, jakby mu było trudno utrzymać się na prostej linii. Chwilę przedtem, zanim mi znikł z oczu, wydawało mi się, że zachwiał się z lekka. Człowiek za burtą! rzekł za mną głęboki głos. Odwróciwszy się, zobaczyłem pewnego marynarza, którego znałem bardzo mało, zachodniego australijczyka nazwiskiem Chister. On także patrzył za Jimem. Czyster miał niebywale rozwiniętą klatkę piersiową, chropowatą wygoloną twarz barwy machoniu i dwie przystrzyżone kępki wąsów siwych jak stal, gęstych i szczecinowatych. Zajmował się poławianiem pereł, przewożeniem ładunku z rozbitych statków, handlem, polowaniem na wieloryby, jak mi się zdaje w ogóle wedle jego własnych słów uprawiał na morzu wszystkie możliwe zajęcia prócz korsarstwa – Ocean spokojny od północy aż na południe był jego myśliwskim terenem, ale tym razem zawędrował aż tak daleko od zwykłych szlaków, poszukując jakiegoś taniego parowca na sprzedaż. Odkrył niedawno, jak mi mówił, wyspę z pokładami Guana, lecz dojazd do niej był niebezpieczny, a grunt kotwiczny co najmniej niepewny. To po prostu kopalnia złota wykrzyknął. W samym środku raf Walpola, prawda, że nigdzie naokoło nie można rzucić kotwicy płyciej niż na czterdzieści sążni, ale co z tego? Jeszcze i huragany panują tam w dodatku. Cóż to za interes, palce lizać, prawdziwa żyła złota, co tam lepsze to od żyły złota. A jednak żaden z tych durniów nie chce na to patrzeć. Nie mogę namówić ani jednego szypra czy armatora, żeby to obejrzał. No więc postanowiłem, że sam będę zwoził ten psiak w towar. Na to właśnie był mu potrzebny parowiec. Wiedziałem, że targował się za wzięcie z jakąś parsyjską firmą o stary bryk. Morski zabytek muzealny o sile dziewięćdziesięciu koni. Spotykaliśmy się i gawędziliśmy kilka razy. Patrzył doświadczonym okiem na dżima. Wziął to do serca? spytał pogardliwie. Jeszcze jak? odrzekłem. No to nic nie jest wart, zawyrokował. I o co tyle krzyku? O ten kawałek oślej skóry. Kariera człowieka nie zależy od jakiegoś tam świadectwa. Trzeba patrzeć jasno na rzeczy, a jeżeli się tego nie potrafi, to lepiej od razu się poddać, bo i tak nigdy na tym świecie nie dojdzie się do niczego. Niech pan spojrzy na mnie. Wziąłem sobie za zasadę nigdy nic nie brać do serca. Tak, rzekłem, pan to patrzy jasno na rzeczy.